Dobrze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry i dobry wieczór jednocześnie. Bardzo prosimy jeszcze osoby, które przybywają, zajmijcie Państwo miejsca. No, zegarek nieubłaganie pokazuje, że jest godzina 18 i zaczynamy nasz wykład. No, w cyklu chyba już ulubionym przez Państwa Medyczna Środa. Są takie tematy, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem i na pewno żywienie człowieka do takich należy. I zawsze wszelka tematyka dotycząca tego, jak się odżywiamy, spotyka się ze sporym zainteresowaniem, a to dlatego, że to, w jaki sposób odżywiamy się, rzutuje na nasze zdrowie, na naszą kondycję, zapewne i na długość naszego życia. Ale o specyficznej formie odżywiania, o dietach ubogoenergetycznych opowie nam dzisiaj nasza wykładowczyni, pani dr Justyna Przybyszewska, którą serdecznie witamy i jest już też naszym wielokrotnym wykładowcą, który przedstawiał Państwu szereg wykładów, między innymi na temat diety Dukana, który to wykład cieszył się swego czasu olbrzymią popularnością. A na dzisiejszy wykład serdecznie zapraszam i pani doktor oddaje mikrofon. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle przyjemnie przedstawić Państwu informacje dotyczące roli diet ubogoenergetycznych w terapii zaburzeń stanu odżywienia, bo o tym dzisiaj mamy sobie mówić. Zanim przejdę do omawiania konkretnych tutaj już wskazań i charakterystyk diet ubogoenergetycznych, chciałabym najpierw wyjaśnić Państwu, co rozumiemy pod pojęciem dieta ubogoenergetyczna. Bo słuchajcie Państwo, to nie jest jedna dieta, tak? To nie jest na przykład dieta 900 kilokalorii. Każdy z nas będzie potrzebował innej diety ubogoenergetycznej. Są również, już teraz powiem, inne wskazania co do zastosowania diet ubogoenergetycznych. Kiedy mówimy o diecie ubogoenergetycznej? Otóż o diecie, czy z dietą ubogoenergetyczną mamy do czynienia wówczas, kiedy ilość energii pobieranej wraz z pożywieniem jest dużo mniejsza niż nasze potrzeby energetyczne. A od czego zależą nasze potrzeby energetyczne? Otóż nasze potrzeby energetyczne są uwarunkowane wiekiem, są uwarunkowane płcią oraz aktywnością fizyczną. A zatem, jeżeli więcej energii wydatkujemy niż pobieramy, mamy do czynienia w organizmie z ujemnym bilansem energetycznym. I taką dietę o energetyczności niewystarczającej na pokrycie wydatków energetycznych określamy mianem diety ubogoenergetycznej. Chcąc zachować prawidłową masę ciała, powinniśmy spożywać dietę normoenergetyczną, czyli taką dietę o takiej energetyczności, która zrównoważy nasze wydatki energetyczne. Nie będzie prowadziła ani do dodatniego bilansu energetycznego, ani do ujemnego bilansu. Będzie zerowy bilans energetyczny, a zatem będziemy mieli prawidłową masę ciała. Tak? Czyli w zależności od tego, jaką mamy płeć, jaki mamy wiek i jakie mamy wydatki energetyczne, a te wydatki energetyczne związane są, jeżeli jesteśmy zdrowi, to z aktywnością fizyczną. Jeżeli mamy jakieś schorzenia, jakieś choroby, to dodatkowo mamy zwiększony wydatek energetyczny związany z katabolizmem wpisanym w daną jednostkę chorobową. A zatem, jak już wiemy, co rozumiemy pod pojęciem dieta ubogoenergetyczna, to teraz mam dla Państwa pytanie. Czy tak powinna wyglądać dieta ubogoenergetyczna? Bo powiedziałam, że jest to dieta, której energetyczność nie pozwala nam pokryć naszych potrzeb energetycznych, tak? Sprostać wydatkom energetycznym. No otóż oczywiście nie, słuchajcie Państwo, nie będę mówiła o takich dietach ubogoenergetycznych, takie diety nie mają żadnych wskazań żywieniowych. Będę mówiła o dietach, które faktycznie są stosowane w terapii żywieniowej i które nie stanowią zagrożenia. Taka dieta stanowiłaby poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Będę mówiła o dietach ubogoenergetycznych, w pełni zbilansowanych.
Dieta ubogoenergetyczna ma nam dostarczać wszystkie produkty żywnościowe, bo proszę Państwa, nie mamy jednego produktu żywnościowego, który dostarczyłby nam odpowiedniej ilości witamin, składników mineralnych. Nasza dieta ma być urozmaicona. Ale w związku z tym, że ma być ubogoenergetyczną, więc spożywamy odpowiednią ilość tych produktów żywieniowych. Nie przejadamy się, ilość tych produktów będzie musiała być dużo mniejsza niż dla osób zdrowych o prawidłowej masie ciała, bez zaburzeń stanu odżywienia. I taką tutaj no, krótką definicję chciałabym przytoczyć, tak jak dieta zbilansowana, to co Państwo widzieliście, ten zdrowy talerz czy ta piramida żywienia, jest to odpowiednio zróżnicowany zestaw produktów spożywczych i napojów w takiej ilości i proporcji, która zapewni nam pokrycie zapotrzebowania organizmu na energię oraz wszystkie składniki odżywcze, tak żeby nie doprowadzić ani do niedoboru w organizmie tych składników, ani do nadmiaru. I dieta ubogoenergetyczna ma też być takim odpowiednio zróżnicowanym zestawem produktów, ale podajemy te produkty w takiej ilości, która sprosta aktualnej pojemności metabolicznej pacjenta. I teraz mam do Państwa kolejne pytanie. Jak Państwo myślicie, która grupa, czy ta nastolatka i te dzieci, czy być może ta nastolatka i te dzieci wymagają zastosowania diety ubogoenergetycznej? Jak Wam się wydaje? Po prawej stronie Państwa grupa, czy po lewej? Są studenci i nie odpowiadają dobrze. Otóż słuchajcie Państwo, będę mówiła dzisiaj, przybliżę Państwu, mam nadzieję, tematykę diety ubogoenergetycznej stosowanej w leczeniu ciężkiego niedożywienia oraz otyłości. Myślę, że będzie mi dzisiaj trochę łatwiej do Państwa mówić i dotrzeć z tą informacją, że te osoby też wymagają diety ubogoenergetycznej. Po wczorajszych doniesieniach, nie wiem, czy Państwo słyszeliście informacje w mediach przekazywane wczoraj, że do jednego z szpitali w Polsce trafiło roczne dziecko skrajnie wycieńczone, niedożywione. Matka od 2 tygodni nie karmiła w ogóle dziecka. Dziecko nie było objęte programem szczepień. I tam wypowiadała się pani doktor, która powiedziała, że zbyt duża podaż mleka mogłoby to dziecko zabić, tak? Zbyt duża podaż mogłaby to dziecko zabić. Te osoby wymagają diety ubogoenergetycznej i te, ale tylko nazwa jest wspólna. Tak jak różne są wskazania, bo z jednej strony wskazaniem jest ciężkie niedożywienie, z drugiej otyłość, tak różna jest charakterystyka tych diet. Tylko nazwa jest wspólna. Na koniec Państwu w celu podsumowania przedstawię te różnice. I w związku z tym, że Państwo nie przypuszczaliście, tak, że tutaj będą wskazania, pozwólcie, że rozpocznę właśnie od diety ubogoenergetycznej wymaganej w terapii ciężkiego niedożywienia. Co to takiego jest w ogóle niedożywienie? Otóż słuchajcie Państwo, niedożywienie możemy mieć ilościowe, związane jest to niedożywienie z ilościowe z niedoborem składników energetycznych, niedoborem tłuszczu, białka, tak, czyli składników energetycznych. Możemy mieć niedożywienie także jakościowe. Niedożywienie jakościowe to na przykład niedokrwistość mikrocytowa, czyli niedokrwistość z niedoboru żelaza. Jesteśmy dobrze odżywieni białkowo, energetycznie, ale mamy gorszą biodostępność na przykład żelaza albo spożywamy dietę ubogą w ten składnik odżywczy i dochodzi do rozwoju niedokrwistości mikrocytowej. Czy niedokrwistość makrocytowa z kolei związana z niedoborem w diecie przewlekłym kwasu foliowego witaminy B12. Osteoporoza jest też takim niedożywieniem jakościowym. Ja będę mówiła o terapii, słuchajcie Państwo, niedożywienia mieszanego, białkowo-energetycznego. Tutaj bardzo groźne w skutkach jest niedożywienie białkowe. I jeszcze chciałabym też w tym miejscu tutaj Państwu zasygnalizować, że te osoby po prawej stronie, ta nastolatka taka puszysta i puszyste dzieci,
nie znaczy, że one są dobrze odżywione. Bardzo często, zwłaszcza jeżeli mamy otyłość olbrzymią, tam u tych osób diagnozuje się niedożywienie białkowe, bo zdarza się tak, że dieta osób z otyłością znacznego stopnia jest taką dietą jednostronną, ubogo, bogato tłuszczową, bogato węglowodanową, a jednocześnie o niskim spożyciu białka. I w tych przypadkach, jeżeli mamy ciężki, czyli jeżeli pacjent jest taki kachektyczny, jak ta nastolatka i te dzieci, takie osoby wymagają diety ubogoenergetycznej. Jakie są przyczyny, słuchajcie Państwo, niedożywienia? Tak pokrótce, mogą być to wrodzone, nabyte różnego rodzaju choroby, no ale też psychospołeczne. Ubóstwo, jak też to, co wczoraj ten przypadek tutaj u nas w kraju, to nie tak, że tylko w krajach trzeciego świata, ale zaburzenia funkcji rodziny, tak? Mamy rodziny patologiczne, gdzie niestety takie przypadki skrajnego wycieńczenia u dzieci się zdarzają. Niedożywienie jest chorobą, jest normalnie sklasyfikowane, ma swój numer, w związku z czym powinno być rozpoznawane, diagnozowane i leczone. Niedożywienie wymaga specjalistycznej terapii. Jakiej terapii wymaga? Wymaga przede wszystkim, słuchajcie Państwo, rozpoczęcia terapii od właśnie diety ubogoenergetycznej. Dlaczego? Powiem w swoim czasie, teraz tylko zasygnalizuję, że tak jak ta pani doktor powiedziała, podaż zbyt dużej ilości mleka mogłaby to dziecko zabić. Jest to związane z rozwojem zespołu ponownego odżywiania u osób ciężko niedożywionych, u których podamy zbyt dużą ilość energii. Tutaj zwłaszcza nadmiar węglowodanów może doprowadzić do zagrażającej życiu hipofosfatemii i niewydolności krążeniowo-oddechowej. A więc terapia ciężkiego niedożywienia wymaga czasu. Żywienie podzielone jest na okresy, mamy tak zwane żywienie adaptacyjne. Musimy z powrotem zwiększyć pojemność metaboliczną organizmu. W ciężkim niedożywieniu, słuchajcie Państwo, mamy niedobór białek, a więc zaburzone jest łaknienie. Osoby z ciężkim niedożywieniem nie czują głodu, bo u nich regulacja łaknienia jest upośledzona. A zatem zaczynamy od diety ubogoenergetycznej i tą dietę ubogoenergetyczną stosujemy tak długo, dopóki pacjent nie zgłosi nam, że coś by sobie zjadł, czyli dopóki nie powróci uczucie łaknienia. Jednakże zalecenia WHO mówią, że ta dieta ubogoenergetyczna nie powinna być stosowana dłużej niż 10 dni. Jeżeli głód się nie pojawi w ciągu 10 dni, możemy zwiększyć nieco energetyczność diety. Kolejnym etapem będzie dieta normoenergetyczna. Jest to taka dieta przejściowa z diety ubogoenergetycznej do bogatoenergetycznej. Bo oczywiście docelowo te osoby potrzebują diety bogatoenergetycznej, żeby doprowadzić do dodatniego bilansu energetycznego i przyrostu masy ciała. Kolejny etap to dieta wzbogacona. Stosujemy suplementację witamin, składników mineralnych, tak żeby odbudować wszelkie niedobory. Nie jesteśmy w stanie, słuchajcie Państwo, w ciągu tygodnia czy w ciągu kilku dni wyrównać niedobory pokarmowe, tak? Część składników odżywczych to składniki śródkomórkowe. Potrzeba czasu, żeby te składniki dostały się do komórek. Komórki muszą zachować elektroobojętność, więc to nie jest tak, że my coś podamy i to od razu wnika do komórek. A czasami się zdarza tak, że faktycznie właśnie komórki są bardzo głodne, glukoza wnika do komórek wraz z glukozą, jony fosforanowe, i mamy później właśnie tą zagrażającą życiu hipofosfatemię. A później, jak już osiągniemy właściwą masę ciała, należną masę ciała, przechodzimy stopniowo do diety normoenergetycznej. Więc w takich etapach leczymy ciężkie niedożywienie. Ja mam dzisiaj powiedzieć tutaj o tej diecie ubogoenergetycznej. Otóż słuchajcie Państwo, tak jak wczorajszy przypadek nam pokazuje, ciężkie niedożywienie powinno być leczone w warunkach szpitalnych. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy już zagrożenia podstawowych funkcji życiowych.
Ci pacjenci z ciężkim niedożywieniem są często odwodnieni. My musimy nawadniać tych pacjentów specjalnym płynem. Płynem ubogosodowym, bogato-potasowym, bogato-magnezowym. W ciężkim niedożywieniu mamy bardzo często zatrzymanie wody w organizmie i hipernatremię, czyli nadmiar sodu, w związku z czym nawadnianie musi być specjalnym płynem. Często te osoby mają hipoglikemię. My nie możemy podać im dożylnie glukozy z tego względu, tak jak powiedziałam, że będzie dochodziło do masowego wpływu glukozy do komórek. Wraz z glukozą będą wpływały te fosforany. Glikoliza będzie zużywała nam witaminę B1, tiaminę, więc będziemy też mieli objawy ze strony układu nerwowego związane z niedoborem tej witaminy. Bardzo często na skutek ciężkiego niedożywienia mamy różnego rodzaju infekcje, bo niedożywienie, zwłaszcza tutaj niedobór białek, skutkuje spadkiem odporności zarówno typu humoralnego, czyli tej związanej z obecnością i funkcjonowaniem przeciwciał w naszym organizmie, a przeciwciała to białka, więc w przypadku niedożywienia białkowego mamy spadek tej odporności, jak też odporności komórkowej. I równocześnie z ratowaniem tych podstawowych funkcji życiowych musi być odpowiednie odżywianie tych pacjentów. My nie możemy ich dalej głodzić. Trafiają do szpitala, placówki leczniczej, więc musimy leczyć ciężkie niedożywienie, które, tak jak już wspomniałam, jest chorobą. To ciężkie niedożywienie leczone w warunkach szpitalnych wymaga, zobaczcie, około 2-7 dni. Tak jak już wspomniałam, maksymalnie 10 dni powinniśmy taką dietę ubogoenergetyczną stosować. Ja zapisałam tutaj dieta przemysłowa. Dlaczego, słuchajcie Państwo, przemysłowa? Dlatego, że możemy wybrać tak zwaną specjalistyczną dietę przemysłową, ubogoenergetyczną. Takie dziecko, jak wczoraj trafiło do szpitala, czy jak te dzieci i ta nastolatka, która była tutaj po Państwa lewej stronie na prezentacji, to są osoby, które, u których mamy zaburzoną też strawność, biodostępność, które wymagają tak zwanej diety niskomolekularnej, diety, która właściwie nie wymaga trawienia, tak, której składniki, które podajemy, mogą być od razu wchłaniane w świetle przewodu pokarmowego. Poza tym tu jesteśmy w stanie kontrolować energetyczność. Takie osoby wymagają energetyczności gdzieś na poziomie 35, maksymalnie 40 kilokalorii w 100 ml diety. A dieta norma energetyczna to jest 100 kilokalorii w 100 ml, tak? Więc te osoby wymagają znacznie mniej energii. Zbyt duża podaż energii mogła doprowadzić do bardzo groźnych powikłań, jakich też za chwileczkę powiem. Taka dieta ubogoenergetyczna ma być stosowana do momentu, kiedy pacjent zgłosi nam, czy będzie miał ochotę, sam będzie sięgał po coś do zjedzenia. Czasami zdarza się tak, jeżeli mamy taką nastolatkę z anoreksją, która nie chce przyjmować pokarmu, że to odżywianie musimy prowadzić w sposób sztuczny, na przykład przez zgłębnik umieszczony przez nos do żołądka. Czym powinna charakteryzować się taka dieta? Tak jak wspomniałam, musi być to dieta lekkostrawna, tak? A zatem, jeżeli my podamy dietę przemysłową, to możemy wybrać taką, która nie wymaga, bezresztkową, która nie wymaga trawienia. Ma składniki odżywcze nadające się bezpośrednio do wchłonięcia. Poza tym ma to być dieta o obniżonej zawartości białka i tłuszczu, tak? Są to składniki raz trudnostrawne, a dwa, zwłaszcza białko, obciąża nam wątrobę, nerki, obciąża, zwiększa przepływ krwi przez narządy śródmiąższowe. Więc my stopniowo musimy tutaj przywrócić funkcję narządów wewnętrznych. Te narządy są niedożywione też. Jest to dieta uboga w sód i w żelazo. Dlaczego w żelazo, słuchajcie Państwo? Przy niedożywieniu białkowym, jeżeli zwiększylibyśmy podaż z żelaza, moglibyśmy też tutaj doprowadzić do bardzo groźnych powikłań. Dlaczego? Otóż w naszym organizmie żelazo występuje głównie w postaci związanej z białkiem. Transferyna jest białkiem transportującym białko, ferytyna jest białkiem na przykład magazynującym żelazo. W puli wolnej żelazo w warunkach fizjologicznych występuje w śladowych ilościach. Dlaczego? Dlatego, że wolne żelazo jest bardzo toksyczne, generuje nam wolne rodniki tlenowe.
I teraz w momencie, kiedy my byśmy podali pacjentowi z niedożywieniem białkowym żelazo, to zwiększylibyśmy żelazo w puli wolnej, bo brakuje białek wiążących, zaangażowanych w gospodarkę żelazową. I w związku z tym, że to żelazo charakteryzuje się wysokim potencjałem oksydoredukcyjnym, doprowadzilibyśmy do nadprodukcji wolnych rodników tlenowych, które uszkadzałyby nam zdrowe komórki. Natomiast dieta ubogoenergetyczna w leczeniu ciężkiego niedożywienia z drugiej strony powinna charakteryzować się zwiększoną podażą fosforu, magnezu, wapnia, miedzi i cynku. I dietą przemysłową jesteśmy w stanie to zrealizować. Kolejna faza leczenia ciężkiego niedożywienia też wymaga leczenia szpitalnego. Jest już znacznie dłuższa, bo trwa od 2 do 6 tygodni. Ale zobaczcie, tu już jest dieta normoenergetyczna. Ja mam mówić o diecie ubogoenergetycznej, więc ten pierwszy etap leczenia ciężkiego niedożywienia wymaga tej diety ubogoenergetycznej. Później przechodzimy do normoenergetycznej, a następnie bogatoenergetycznej i to jeszcze dodatkowo wzbogacamy, ale dopiero tutaj wzbogacamy preparatami witamin i składników mineralnych. Doraźnie możemy podawać jeszcze tak zwane doustne suplementy żywieniowe. Są to też takie preparaty produkowane przez firmy farmaceutyczne. Na przykład firma Nutricja produkuje Nutri-drinki w postaci Nutri-drinków, takie doustne suplementy żywieniowe. Cały czas oceniamy, monitorujemy stan kliniczny pacjenta, przyrost masy ciała, poprawa apetytu, już miał ten apetyt nam powrócić, a teraz jeżeli dojdzie jeszcze do poprawy apetytu, będzie kontakt z otoczeniem lepszy pacjenta niedożywionego, będzie już prawidłowa temperatura ciała, brak obrzęków, wymiotów, biegunek, to jeżeli te wszystkie kryteria będą spełnione, możemy przejść do dalszej fazy leczenia. Czyli słuchajcie Państwo, za chwilę będę mówiła o leczeniu otyłości. Tak jak otyłość musi być rozłożona w czasie, tak samo leczenie niedożywienia. Nie jesteśmy w stanie skorygować zaburzeń w stanie odżywienia w ciągu kilku dni. To wymaga czasu. Dalsze leczenie już nie musi być prowadzone w warunkach szpitalnych. Wymaga tutaj tak od 7 do 26 aż tygodni. Stosujemy dietę bogatoenergetyczną, suplementujemy dalej witaminami i składnikami mineralnymi do czasu osiągnięcia pożądanej masy ciała, a później, tak jak już mówiłam, powracamy do diety normoenergetycznej. I teraz dla wyjaśnienia, dlaczego musimy w tym pierwszym etapie leczenia ciężkiego niedożywienia stosować dietę ubogoenergetyczną? Tak jak już powiedziałam, żeby uniknąć rozwoju u pacjenta tak zwanego zespołu ponownego odżywiania. Ten zespół ponownego odżywiania, słuchajcie Państwo, został po raz pierwszy opisany na jeńcach wojennych. Po uwolnieniu z niewoli, kiedy otrzymywali dobrze zbilansowane, ciepłe posiłki, okazało się, że masowo umierali. Związane było właśnie to z rozwojem niewydolności krążeniowo-oddechowej na skutek zbyt dużej, szybkiej podaży pokarmu, tak, przez osoby ciężko niedożywione, czyli odżywianie pokarmem niedostosowanym, w ilości niedostosowanej do aktualnej pojemności metabolicznej tych organizmów. Przyczyną zespołu ponownego odżywiania jest w związku z tym ciężkie niedożywienie, tak? Zaburzony jest cały metabolizm ogólnoustrojowy, niedożywione są komórki poszczególnych narządów, tutaj zwłaszcza wątroba jest ważna, żeby nam sprawnie wszystko metabolizowała. Jaka jest patofizjologia? Na pierwszym miejscu jest właśnie ta hipofosfatemia i już Państwu wyjaśniłam, że to związane jest z wpływem glukozy do komórek. Mamy hipomagnezemię w obrazie zespołu ponownego odżywiania, hipokaliemię, czyli hipomagnezemia, niedobór potasu, niedobór magnezu, hipokaliemia, niedobór potasu. Mamy niedobór wszystkich witamin, ale zwłaszcza witaminy B1, tiaminy, która zużywana jest w procesie metabolizmu glukozy i mamy hipernatremię, czyli nadmiar jonu sodowego w organizmie. Stąd, tak jak mówiłam, w tym pierwszym etapie żywienia dieta ma być ubogo sodowa. I do czego mogą te zaburzenia doprowadzić? Do zaburzeń pracy serca, bóle mięśniowe się pojawiają, drgawki, męczliwość, splątanie,
porażenie mięśni zarówno szkieletowych, jak i gładkich, osłabienie, bóle głowy, atonia przewodu pokarmowego, obniża się wydzielanie żołądkowe, pojawiają się obrzęki, a w efekcie w skrajnych przypadkach możemy mieć nawet zatrzymanie akcji serca, tak? Niewydolność oddechowa, zatrzymanie akcji serca i zgon. I teraz drugi przypadek, tak? Też wymagający zastosowania diety uboga-energetycznej, ale tak jak wspomniałam na początku, tak jak różne są wskazania, tak różna jest charakterystyka. Słuchajcie Państwo, problem stosowania czy zagadnienie stosowania diet uboga-energetycznych w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży no, budzi pewne kontrowersje. Czy możemy zastosować dietę uboga-energetyczną? Tak? Bo to nie jest tak łatwe. Jest to organizm, oczywiście musimy interweniować bardzo szybko. Tak? Nie możemy przyzwalać na to, że dziecko ma nadwagę, później zaraz będzie otyłość i zaraz powikłania otyłości. Takim paradoksem jest, że my już od lat 70. ubiegłego stulecia wiemy, że nasze zdrowie aż w 50, około 3% zależy od nas, od czynników modyfikowalnych, od naszego stylu życia. Bo to nam właśnie w latach 70. ubiegłego stulecia opublikował czy przekazał kanadyjski minister zdrowia Mark Lalonde. Natomiast my z tym nic nie robimy, bo dane epidemiologiczne pokazują, że stan odżywienia i stan zdrowia społeczeństw jest coraz gorszy. Słuchajcie Państwo, są opisywane przypadki cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego jest powikłaniem otyłości. Kiedyś była diagnozowana wyłącznie u osób starszych. Teraz jest diagnozowana także u dzieci, tak? W związku z czym to nie tak, że dziecko pulchne to dziecko zdrowe. Musimy interweniować bardzo szybko, żeby zapobiec powikłaniom tej otyłości jeszcze w wieku dziecięcym, żeby chronić to dziecko przed otyłością w wieku dorosłym, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest organizm wzrastający. My nie możemy zahamować wzrostu, my nie możemy doprowadzić do zaburzeń w rozwoju fizycznym czy umysłowym tego dziecka, tak? W związku z czym tutaj będę chciała Państwu przybliżyć te zagadnienia, kiedy powinniśmy zastosować dietę uboga-energetyczną w żywieniu zarówno dzieci, jak też młodzieży. Na początku chciałabym przedstawić Państwu czynniki predysponujące do rozwoju otyłości. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie Państwo, oczywiście mówię tutaj o otyłości prostej, czyli związanej z przekarmieniem. Nie mówię o otyłości wtórnej do jakiejś patologii czy leczenia farmakologicznego. Żeby terapia była skuteczna, to musimy wykluczyć czynnik etiopatogenetyczny. Jeżeli my nie wykluczymy tego czynnika, który leży u podłoża rozwoju choroby, a otyłość jest chorobą, to nie będzie skutecznej terapii, tak? My jeżeli nie wyeliminujemy czynnika, to możemy leczyć tylko objawowo. W związku z czym zawsze musimy ustalić, dlaczego nasze dziecko, tak, czy nasz wnuk, czy wnuczka ma nadmierną masę ciała. Co tego było przyczyną, tak? Czy nadmierne spożywanie wysokoenergetycznych przekąsek, tak, słodzonych napojów, soków owocowych, bogatych w cukry proste, czy być może nasze dziecko wcale tak dużo nie je, ale ma nieprawidłowy tryb żywienia, tak? Przejada się, je tylko 3 posiłki i te posiłki są duże objętościowo, czyli tak zwane przejadanie. Je nieregularnie posiłki. Nieregularność jest jedną z podstawowych przyczyn rozwoju otyłości. Jeżeli jemy nieregularnie, zmuszamy nasz organizm, żeby pokrywał wydatek energetyczny z zapasów, które ma zdeponowane w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej, czy masy mięśniowej, czy glikogenu. I on będzie o te zapasy dbał i je pielęgnował. Skoro musi z nich korzystać, to on będzie tam odkładał wszystko, tak? Częstą przyczyną nadmiernej masy ciała, jak wynika z badań, jest także brak spożywania śniadań. Tym osobom, które nie spożywają śniadań, u tych osób obserwuje się nadkonsumpcję w godzinach popołudniowych, tak? Spożywanie obfitych kolacji, co sprzyja później zwiększaniu masy ciała i przyrostowi tkanki tłuszczowej oczywiście.
Musimy rozważyć także, czy może przyczyną rozwoju otyłości u naszego dziecka nie jest zbyt mała aktywność fizyczna, tak? Bo dziecko w szkole siedzi, wraca ze szkoły, odrabia lekcje, tak? Siedzi przy biurku, a później albo przed komputerem gra w gry, albo bawi się tam używając tablet, albo ogląda telewizję, tak? Więc tutaj też musimy rozważyć, czy to czasami nie jest czynnik etiopatogenetyczny. Predyspozycje rodzinne oczywiście mają też tutaj swój udział oraz jakieś czynniki psychospołeczne typu niepowodzenia w szkole czy konflikty. Wtedy na ogół też tutaj tym emocjom towarzyszy przejadanie. To, co wspomniałam, terapia otyłości musi być zindywidualizowana. Musimy ustalić czynnik. U każdego dziecka może ten czynnik być inny. Najczęściej jest tak, że ta otyłość jest schorzeniem wynikającym ze współistnienia kilku czynników z tych, spośród których wymieniłam. Każde dziecko może być w innym wieku rozwojowym, tak? W związku z czym nie możemy tutaj podejść szablonowo i ja nie powiem Państwu dzisiaj na wykładzie, że mamy zastosować dietę 900 kilokalorii czy 1000-1500, tak? Co będzie wpływało na leczenie otyłości w wieku dziecięcym? Wiek, stopień motywacji dziecka jest bardzo ważny, ale także stopień otyłości. Jeżeli mamy nadwagę czy pierwszego stopnia otyłość, to takie dziecko nie wymaga restrykcyjnej diety, tak? Tam najczęściej musimy popracować nad wyeliminowaniem tych nieprawidłowych czynników, które doprowadziły. Czyli musimy zmodyfikować styl życia. Z nieprawidłowego na prozdrowotny. Czy występują powikłania? Jeżeli mamy już powikłania otyłości, słuchajcie Państwo, no to niestety musimy już podejść restrykcyjnie. Czyli musimy zastosować dietę ubogo energetyczną. Jeżeli nie ma powikłań, zaczynamy łagodnie. No właśnie, w którą stronę powinniśmy iść? To pytanie często jest zadawane i my dzisiaj w oparciu o najnowsze wyniki badań wiemy, że największe, najlepsze efekty osiągamy w momencie, kiedy nie zakazujemy, tak, a edukujemy dziecko czy młodzież, jak prawidłowo powinna się odżywiać, jaki styl życia powinna prowadzić. Za chwileczkę zacytuję tutaj Państwu wyniki badań, które na to wskazują. To, co też jest ważne, my u dzieci nie powinniśmy diety, tak, czy terapii otyłości nazywać dietą ubogoenergetyczną. Nie mówimy o diecie, tylko mówimy właśnie o takich zmianie nawyków żywieniowych, edukujemy dzieci w tym kierunku, które produkty są dla nich zdrowe, żeby dziecko wiedziało, po który produkt sięgać. Nie zakazujemy, tak? Nie eliminujemy całkowicie. Co ważne, słuchajcie Państwo, dieta ubogoenergetyczna przeznaczona do leczenia otyłości dzieci czy młodzieży ma być dietą akceptowalną przez dziecko, tak? My nie możemy powydziwiać produktów, których nam później dziecko nie zje. Te produkty muszą być akceptowalne, ale jednocześnie no nie może być tak, że będziemy tutaj odżywiali w sposób nieprawidłowy, tak? Czyli tymi produktami o wysokiej gęstości energetycznej, a jednocześnie niskiej żywieniowej, czyli bogatej w składniki energetyczne, a ubogiej w witaminy i składniki mineralne. Zalecenia żywieniowe mówią, że do 7 roku życia, w związku z tym, że tam jeszcze do 7 roku życia zachodzi proces mielinizacji w ośrodkowym układzie nerwowym, nie powinno stosować się diet ubogoenergetycznych. Dietę ubogoenergetyczną możemy zastosować ewentualnie po 7 roku życia, jeżeli mamy już powikłania otyłości bądź znacznego stopnia otyłość. Do 7 roku życia analizie poddajemy sposób żywienia i styl żywienia i tutaj te korekty na ogół wystarczają. Słuchajcie Państwo, jest to organizm, który wzrasta, tak? Więc my wystarczy, że zmodyfikujemy właśnie te nieprawidłowe nawyki żywieniowe i dziecko z tej otyłości wyrośnie.
Ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, tutaj zwłaszcza to dedykuję dla studentów dietetyki, że może być tak, że dziecko, czy tam już właśnie w okresie nastoletnim, tak, jeżeli my oprzemy się tylko, damy cel, redukcja masy ciała o kilogram czy o dwa, może okazać się tak, że ten cel będzie niezauważalny pomimo redukcji tkanki tłuszczowej, bo redukcja tkanki tłuszczowej nastąpi, ale w związku z przyrostem wysokości ciała, masa ciała nam się nie zmieni, a może nawet wzrosnąć, tak, jeżeli będzie nagle gwałtowny przyrost wysokości ciała. Bardzo ważną w terapii otyłości jest aktywność fizyczna i tutaj zalecenia mówią, że mamy promować wysiłek fizyczny, 1 godzina aktywnej zabawy dziennie, a jednocześnie czas spędzany w sposób bierny nie może być dłuższy niż 2 godziny, czyli dziecko nie może siedzieć dłużej niż 2 godziny przed komputerem czy przed telewizorem, a minimum 1 godzina aktywności. To też ważne, żeby ta aktywność była akceptowalna przez dziecko, czyli ten wydatek energetyczny ma dziecko spędzać na takich zajęciach, z których będzie czerpało przyjemność, żeby ten zdrowy, prozdrowotny tryb życia był kontynuowany później już po uzyskaniu prawidłowej masy ciała. Zmniejszamy o połowę produkty zjadane w nadmiernej ilości, które nie są produktami wskazanymi, czyli mają wysoką wartość energetyczną, dużą zawartość tłuszczu, węglowodanów, a jednocześnie niską zawartość składników mineralnych i witamin. W związku z tym takim dzieciom nie podajemy żadnych zawiesistych sosów, tłustego smażonego mięsa, tak? Te rzeczy tutaj eliminujemy. Powinny znaleźć się chude produkty pochodzenia mlecznego, chuda ryba, mięso, jajo i także tutaj zwiększamy ilość błonnika, włókna pokarmowego, produktami, które dostarczać mają nam włókno pokarmowe, powinny być warzywa i owoce, najlepiej spożywane w postaci surowej. Dobrym źródłem włókna pokarmowego są także produkty zbożowe, tak zwane z grubego przemiału, czyli na przykład kasza gryczana, ciemny makaron. Te produkty też są dobrym źródłem błonnika. To, co jest ważne i co już wspominałam, dieta w leczeniu otyłości ma być dobrze zbilansowana, tak żeby zapewnić prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny dziecka. Nie możemy dietą ubogo energetyczną zahamować wzrastania czy rozwoju. A zatem, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu w diecie, powinna się kształtować na poziomie 25-35% wartości energetycznej diety. Nasycone kwasy tłuszczowe poniżej 7%. Trans poniżej 1% energetyczności i poniżej 300 mg na dobę cholesterol. Jak tam my z czasem stoimy? Jeszcze? Jeszcze mamy, dobrze. To chciałabym teraz Państwu powiedzieć, jest taka bardzo skuteczna dieta tak zwanych świateł drogowych. Autorzy tej diety podzielili produkty, sklasyfikowali produkty w 3 grupy. Dozwolone, tak, to produkty sklasyfikowane do grupy światła zielonego. Są to pokarmy niskoenergetyczne, a jednocześnie mającą wysoką wartość odżywczą, czyli dużo witamin, dużo składników mineralnych. Żółta grupa to pokarmy o średniej energetyczności, które mają być spożywane w ilościach już ograniczonych. Te mają być spożywane codziennie. Żółte w ograniczonych ilościach są to ziemniaki, sery, ale niskotłuszczowe, żółte sery niskotłuszczowe, tłuste ryby, chude mięso, drób, fasola, orzechy. Orzechy tutaj też mają wysoką zawartość tłuszczu, ziarna, zbóż. Nie są to produkty szkodliwe, ale z uwagi na wyższą energetyczność nie powinny być spożywane codziennie, a zwłaszcza w dużej ilości. I produkty czerwone są to pokarmy o wysokiej energetyczności i jednocześnie małej wartości odżywczej. Maksymalnie mają być spożywane
maksymalnie 4 razy w tygodniu, a najlepiej ich unikać, tak? I teraz słuchajcie, chciałabym przedstawić Wam wyniki badań z 2008 roku, przeprowadzone przez Steina i współpracowników. Podzielili oni grupę otyłych dzieci na dwie podgrupy. Były to dzieci w wieku 8-12 lat. Ustalono, że energetyczność diety dla tych dzieci powinna kształtować się na poziomie 1000-1500 kilokalorii. Oczywiście bardzo ważną rolę w terapii otyłości u dzieci odgrywają rodzice, w związku z tym rodzice też byli edukowani i dzieci. Jedna podgrupa była edukowana, aby eliminować spożycie tych produktów, czyli jednym przekazywano informację: proszę tego nie jeść, to jest niezdrowe. Druga grupa edukowana była pod kątem spożywania, że mają spożywać przede wszystkim produkty zielone, czyli jedni byli zachęcani do spożywania, druga podgrupa do unikania, tak? I okazało się, badania kontrolne przeprowadzono po roku i po 2 latach, okazało się, że zarówno w jednej grupie, jak i w drugiej była redukcja masy ciała, jednakże znacznie większa redukcja masy ciała uzyskana była w tej grupie, której nie zakazywano, tak? A edukowano o wartościach prozdrowotnych produktów z grupy zielonej i żółtej. Także jeszcze raz to badanie podkreśliło właśnie, że tutaj najważniejsza jest edukacja. Natomiast jeszcze na koniec te starsze dzieci. Starsze dzieci bądź dzieci już z powikłaniem otyłości, tak? Gdzie mamy czy cukrzycę, czy nadciśnienie, czy zdarzają się już tutaj, zdarza się też zespół polimetaboliczny wśród dzieci. Zdarza się tak, że musimy sięgnąć po bardziej rygorystyczną dietę. Taka najbardziej rygorystyczna, no to już jest dieta 800-900 kilokalorii. Taka dieta o takiej energetyczności powinna być stosowana pod ścisłą kontrolą medyczną, tak żeby nie zakwasić organizmu, żeby nie doprowadzić do nadmiernej ketogenezy i jednocześnie, żeby nie doprowadzić do niedoborów. W związku z tym tutaj często przy takiej niskiej diecie istnieje konieczność suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi, tak żeby nie zahamować rozwoju. No i takim wariantem jest jeszcze jest dieta oszczędzająca białko, która w tej diecie podajemy mniej węglowodanów, mniej tłuszczu, a nieco większą ilość białka. Taka dieta tutaj daje nam bardzo ładną redukcję masy ciała. Pamiętajmy, że żeby terapia otyłości była skuteczna, potrzebujemy czasu. Nie jesteśmy w stanie skutecznie i trwale zredukować masy ciała. Taka zbyt szybka redukcja masy ciała kończy się później najczęściej efektem jojo. Czyli po osiągnięciu właściwej masy ciała stopniowo zwiększamy liczbę kalorii pobieranej wraz z pożywieniem, tak żeby dojść do diety normoenergetycznej, czyli tej diety, która pozwoli nam utrzymać prawidłowe wartości masy ciała. No i słuchajcie Państwo, różnice. Dwa ostatnie slajdy, obydwa przypadki wymagające diety ubogoenergetycznej, z tym, że w ciężkim niedożywieniu dieta ubogoenergetyczna miała być, tak jak mówiłam, ubogobiałkowa, ubogotłuszczowa, czyli niska zawartość ciężkostrawnych składników obciążających narządy wewnętrzne. Możemy tutaj zwiększyć podaż cukrów prostych, natomiast w leczeniu otyłości węglowodany powinniśmy podawać głównie w postaci węglowodanów złożonych. Tutaj mówiłam, że w ciężkim niedożywieniu doustnie nawadniamy, podajemy doustnie roztwory glukozy. W ciężkim niedożywieniu dieta ma być ubogoresztkowa, czyli obniżamy podaż błonnika z tego względu, że błonnik jako składnik pokarmowy niestrawny obniża nam strawność diety i jednocześnie zmniejsza biodostępność. Mówiłam też, że w ciężkim niedożywieniu dieta ma być uboga w żelazo i w sód, ale jednocześnie ma zawierać zwiększone ilości fosforu, magnezu, wapnia, miedzi i cynku. Zwiększona zawartość witamin z grupy B, kontrolujemy podaż płynów, bo przy hipernatremii najczęściej mamy zatrzymanie wody w organizmie, więc jeżeli są obrzęki, to podaż płynów podajemy w takiej ilości, która
równoważy nam utratę. Bilans płynów w terapii ciężkiego niedożywienia powinien być zerowy. Warzywa i owoce, słuchajcie Państwo, które są źródłem witamin i składników mineralnych, możemy podawać, ale tylko po obróbce hydrotermicznej. Musimy zhydrolizować włókno pokarmowe, które jest niestrawne. A w leczeniu otyłości mówiłam, że warzywa, owoce powinny być przede wszystkim w postaci surowej, bo one nam dostarczą tego błonnika. Zwiększamy podaż płynów. Zawsze jest tak, że jeżeli zwiększamy podaż włókna pokarmowego, musimy zwiększyć podaż płynów, bo włókno pokarmowe wiąże wodę, no pęcznieje, żeby nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. Przy diecie bogato-resztkowej zwiększamy także podaż płynów. Witaminy podajemy zgodnie z normą, ewentualnie tutaj witaminy antyoksydacyjne możemy zwiększyć. Składniki mineralne również zgodnie z normą, tak? Nie musimy jednych obniżać, drugich zwiększać, tylko podajemy w ilości zgodnej z normą żywienia. Tutaj mieliśmy, no właśnie, zwiększyć spożycie surowych warzyw i owoców po to, żeby zwiększyć spożycie błonnika. I to, co mówiłam na końcu, dieta tak zwana oszczędzająca białko. Zmniejszamy podaż węglowodanów i tłuszczów, a zwiększa się wówczas udział energii pochodzącej z białka. No i oczywiście tutaj kolejna różnica, to co już wspomniałam, tutaj głównie węglowodany w postaci węglowodanów złożonych, eliminujemy cukry proste z diety, no i obniżamy spożycie tłuszczu, zwłaszcza tłuszczu ciężkostrawnego. Tutaj te produkty mleczne miały być stosowane, ale o obniżonej zawartości tłuszczu. Tłuszcz mleczny jest takim tłuszczem lekko strawnym. No i to z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania, czy się nasunęły.